Dzisiaj na budowie obiektu M3 nad rzeką Kwisą w miejscowości Trzebów mamy przyjemność gościć naukowców z Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem pana profesora Jana Biliszczuka. Pan profesor wraz ze swoim zespołem chciał zobaczyć, jak wygląda realizacja innowacyjnych projektów, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie mostownictwa tutaj u nas bezpośrednio na placu budowy. Jesteśmy nad Kwisą, gdzie budowany jest most, no pierwszy w Polsce i pierwszy na świecie. To jest szczera prawda, że to jest rozwiązanie bardzo innowacyjne, o niskim zużyciu materiałów, tak zwana konstrukcja hybrydowa, czyli nowa wersja żelbetu. I cały dowcip polega na tym, że stal w tym moście pracuje na rozciąganie, natomiast beton przenosi ściskanie. Uzyskujemy bardzo zachęcające efekty w sensie zużycia materiałów i tempa budowy. Przęsło tego mostu ma ponad główne przęsło ma ponad 50 metrów. To dotychczas było zarezerwowane dla konstrukcji albo stalowych, albo sprężonych. A tutaj mamy konstrukcję, która żelbetową w jakimś sensie, która pozwala na pokrycie takiej rozpiętości. Z tym, że warto podkreślić jedną rzecz, że najpierw powstała idea takich mostów, która się potocznie nazywa krokodyl, została przebadana w laboratorium i to jest pierwsze wdrożenie. I na pewno za rok, dwa, trzy właściwie wszyscy inżynierowie na świecie zajmujący się mostami będą mówili, że pierwszy krokodyl to powstał w Polsce.